Stephen Hawking, znany na całym świecie badacz czarnych dziur i grawitacji kwantowej. Popularyzator nauki, mimo swojej ciężkiej choroby, aktywny zawodowo wykładowca akademicki, związany z Uniwersytetem w Cambridge. Stephena Hawkinga będziemy wspominać dziś wraz z panem profesorem Jerzym Lewandowskim, kierownikiem Katedry Teorii Względności i Grawitacji Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Stephen Hawking był postacią znaną od lat w świecie nauki i nie tylko. Być może był on nawet najbardziej znanym naukowcem na świecie. Tak, rzeczywiście. Hawking miał tę zdolność oderwania się od takich żmudnych, technicznych wyników swojej pracy i opowiedzenia społeczeństwu, opowiedzenia ludziom o tym, co robi w bardzo ciekawy sposób. I był autorem jednej z najciekawszych, najbardziej udanych, popularnych książek o nauce pod tytułem Krótka historia czasu. I zrezygnował w tej książce z zawiłych tłumaczeń, z równań. Chciał po prostu opowiedzieć o tym, nad czym pracuje, tak żeby każdy go zrozumiał. Tak. Bez przygotowania. Oczywiście trudno mi w tej sytuacji o bezstronny osąd, bo ja czytałem tę książkę jako fizyk, ale naprawdę czytała się bardzo szybko, bardzo łatwo, jednym tchem. Właściwie jak się przeczyta pierwszą stronę, to można tego samego wieczora książkę skończyć. I w tej książce jest wyłożone wiele rzeczy. Oczywiście są wyłożone te najważniejsze wyniki samego Hawkinga i to jest ta wielka zaleta, że autor potrafi swoje własne osiągnięcia, które pewnie najlepiej rozumie ze wszystkich, jednocześnie w jasny sposób zrozumiały wytłumaczyć. Po drugie, też zawarł w tej książce wiele różnych myśli bardziej o samej nauce, o tym, jak naukę należy rozumieć, czy czym się kierować, robiąc badania, albo wręcz takie rozważania w ogóle, jak wygląda rola ludzkości w kosmosie, czy jesteśmy wybrani, czy jesteśmy jakimś pyłkiem, który jest jakiś przypadkowy i zupełnie nie odgrywa żadnej roli. A jeszcze jeden element to nieopuszczające Hawkinga poczucie humoru, które czyni teksty, które pisze, bardzo lekkimi i przyjemnymi. Był też człowiekiem bardzo medialnym, angażował się, zabierał głos w bardzo różnych sprawach. Tu pan wspomniał, że w książce też krążył wokół tematów naukowych, ale też interesowały go cywilizacje pozaziemskie, loty w kosmos. On sam zresztą, będąc na wózku, bardzo dużo podróżował. Tak. Z tym, że ja muszę tutaj podkreślić swoje głębokie przekonanie, że należy do wszelkich takich opinii wyrażanych przez naukowców w sprawach, którymi oni się jednak nie zajmują bezpośrednio w swoich badaniach, podchodzić z przymrużeniem oka. No bo oczywiście naukowiec to dużo myśli i jakoś ze swoim... Znaczy należy to traktować jako punkt widzenia, a nie jako opinię wyroczni. Więc jeżeli na przykład jak Einsteina pytali, czy istnieje telepatia, to mówił, być może istnieje, być może nie, ale nie odpowiem, bo nie chcę, żeby potem mówili, że Einstein powiedział tak i tak, bo się na tym nie zna. I brali to za pewnik. No natomiast Hawking raczej nie unikał wyrażania swoich opinii, ale to z drugiej strony czyniło go ciekawszym i takim bardziej ludzkim, ponieważ można było od niego usłyszeć, co sądzi w różnych sprawach, na których niekoniecznie się musi znać. Tak jak na przykład ostatnio bardzo się obawiał kontaktu z obcą cywilizacją. Zwraca uwagę, że ten kontakt może być dla nas na Ziemi, wcale nie musi być przyjemny, że jest większa szansa, że będzie niebezpieczny niż że będzie bezpieczny. Podawał jakieś oszacowania, że może za 200 lat rozwiniemy swoją technikę wystarczająco dobrze. No nie wiem, czy za 200, czy na pewno. No ale też się wypowiadał na temat, tak, na takie tematy ogólniejsze, właśnie takie troszkę paranaukowe. Mianowicie, czy obserwując wszechświat, jesteśmy w stanie obiektywnie dostrzec prawa rządzące wszechświatem, czy może jednak nasz punkt widzenia jest troszeczkę przesunięty, jest troszeczkę nieobiektywny z tego powodu, że ludzkość rozwinęła się tam, gdzie wszechświat pozwolił się jej rozwinąć. Tam, gdzie panowały odpowiednie warunki, więc być może nie było to przypadkowe miejsce, tylko być może było to miejsce bardzo szczególne. Oczywiście jak mówię, że wszechświat pozwolił, to tutaj nikt nie ma na myśli, żeby wszechświat dysponował jakąś własną wolą, tylko chodzi o taką czysto darwinowsko pojętą ewolucję, że wszędzie cywilizacje się
się próbują rozwinąć, ale nie wszędzie mogą i rozwinęły się tylko tam, gdzie były odpowiednie warunki ku temu spełnione. To się nazywa koncepcja antropiczna. Od najmłodszych lat Hawking interesował się fizyką i jak w swoim dzienniku pisał tak. Jednak to fizyka i astronomia dawały nadzieję na zrozumienie tego, skąd się wzięliśmy, dlaczego tu jesteśmy. Chciałem zawsze zgłębiać tajemnice wszechświata. Może w jakimś niewielkim stopniu mi się to udało, ale zostało jeszcze wiele rzeczy, których chciałbym się dowiedzieć. Powiedzmy dwa słowa o jego wykształceniu i oczywiście o tym życiu zawodowym, o tym, czym się zajmował i to co go najbardziej rozsławiło. Tak, więc Hawking rzeczywiście miał bardzo wiele różnych zainteresowań. Nie mógł się zdecydować, czy być matematykiem, czy fizykiem, czy astronomem, czy kosmologiem. I w końcu był wszystkim po trochu. Zaczynał od astronomii, ale miał ogromne szczęście później, że dostał się do grupy Denisa Siamy, który był jednym z najwybitniejszych kosmologów i dzięki temu dostał bardzo, bardzo duży zastrzyk wiedzy z kosmologii. I później też był w stanie dostrzec w pracach nad ogólną teorią względności te wyniki, które były szczególnie istotne właśnie dla kosmologii, jak również dla astrofizyki i dla wszechświata. I to było jego silną stroną, że w tej matematyce, którą swoim genialnym umysłem potrafił objąć, jednocześnie widział konsekwencje dla tego, co astronomowie obserwują, kiedy obserwują rozszerzający się wszechświat. Zajmował się czarnymi dziurami i fizyką kwantową. Tak. Jego największym osiągnięciem było połączenie fizyki kwantowej z ogólną teorią względności i wywnioskowanie, że jeżeli przyjmie się zasady obydwu tych teorii, co było z jego strony było ogromną odwagą, bo trzeba tutaj w tym miejscu powiedzieć, że te dwie teorie są ze sobą niekompatybilne i właściwie wysiłek naukowców raczej idzie w tą stronę, żeby starać się albo jedną teorię zmienić pod kątem drugim, albo drugiej, albo odwrotnie. Natomiast on potrafił, nie zmieniając tych teorii, dostrzec i w jaki sposób one mogą wspólnie prowadzić do jakichś nowych wniosków. I wywnioskował, że czarne dziury parują tak jak, czy promieniują tak jak rozgrzane ciało promieniuje promieniowanie cieplne. Tak, czarne dziury według teorii Hawkinga promieniują taki gaz, cząstek wszelkiego rodzaju o pewnej określonej temperaturze. A dlaczego on nie dostał Nagrodę Nobla? To jest trudne pytanie. Będąc tak znanym, takim wybitnym naukowcem. Sam się dziwię. To jest jakby potwierdzenie ogólnej tendencji, że teoria względności nie została, nie została nagrodzona przez Komitet Noblowski. Bo było szereg nagród związanych, ocierających się o ogólną teorię względności. Jednak nawet ta za fale grawitacyjne, jeśli przeczytamy uzasadnienie, była za wykonanie eksperymentu. Nie zaś za teoretyczne przewidzenie. Więc Hawking na pewno należał do tych kilku do niedawna żyjących relatywistów, którzy zasługiwali na to, żeby dostać Nagrodę Nobla właśnie za swój wkład w ogólną teorię względności, za swoje prace nad czarnymi dziurami, za swoje prace nad historią wszechświata i wielkim wybuchem. No on już od jakiegoś czasu był na emeryturze, ale czy badania, które prowadził, nadal są w jakiś sposób aktualne, kontynuowane? Tak, to jest właśnie to, co też odróżnia go od wielu innych, że jego badania nie idą w zapomnienie, że jego badania są cały czas wykorzystywane, cały czas podniecają, rozgrzewają umysły młodych badaczy, ponieważ jego pomysły wykraczały bardzo poza ramy takich normalnych pytań, które się zadaje. Były czasami wręcz fantastyczne, ale zawsze oparte były na bardzo solidnych podstawach teoretycznych. One wynikały, jego pomysły wynikały rzeczywiście z teorii względności, z kwantowej teorii pola.
Więc nadal jego pomysły są kontynuowane. Efekt w tej chwili w kwantowej informacji nadal się, znowu staje się ciekawy. Efekt promieniowania Hawkinga z innego punktu widzenia zadaje się inne pytania dotyczące informacji, ale nawet sam Hawking jest właśnie znany z tego, że postawił ten wielki problem, w jaki sposób czarne dziury można połączyć z czymś, co w teorii kwantowej nazywamy unitarnością, ale ja nie powinienem o tym mówić, z zachowaniem informacji. Czy w jaki sposób połączyć podstawy teorii kwantowej z tym, że do czarnych dziur coś wpada i nie wraca z powrotem. Zwraca uwagę na taką ogromną sprzeczność i tłumaczył, że trzeba te nowe teorie będzie tak konstruować, żeby ta sprzeczność albo została rozwiązana, albo żeby właśnie w nich zajmowała jakieś ważne miejsce. Przy tym wszystkim Hawking był człowiekiem chorym, poruszał się na wózku, od wielu lat był sparaliżowany, a jednocześnie prowadził bardzo bogate życie towarzyskie, życie prywatne, był dwukrotnie żonaty, ma trójkę dzieci i jeszcze raz zacytuję, co sam pisał w takiej swojej książce, biografii właściwie, autobiografii. Pływałem łodzią podwodną, latałem balonem, odbyłem lot w stanie nieważkości i mam zarezerwowany bilet na podróż w kosmos. Także to wskazuje na jego ogromną aktywność. Tak, aktywność i zainteresowanie światem. To jest właśnie ta cecha wielkiego uczonego, ta ciekawość wszystkiego, ciekawość świata. Wszystko chce zobaczyć, nigdy nie jest zaspokojony tym, co już widział. Zresztą on pisał o tym, że ta choroba dała mu taką siłę do tego, że ojej, no przecież nie wiem, ile jeszcze zostało mi czasu, więc muszę go świetnie i dobrze wykorzystać. Tak, chociaż z drugiej strony, jak się wczytać w to, co pisze między słowami swoich książek, to czasem można nutkę goryczy odnaleźć. Na przykład w tej książce Krótka historia czasu wtrącił takie zdanie, które brzmiało mniej więcej, a kto powiedział, że życie ma być uczciwe? Wcale nie musi być uczciwe. I tu widać było takie poczucie, że się być może troszeczkę nieuczciwie zostało pozbawionym szansy, ale widać było, że jednak to zupełnie nie odebrało mu chęci życia i że potrafił te nadrobić, mimo że startował z troszkę gorszej pozycji. No właśnie, bo już on się porozumiewał za pomocą syntezatora mowy, napisać czy powiedzieć cokolwiek, to było dla niego no 10 razy większa trudność niż dla każdego z nas. Tak, ale nadal nie tracił poczucia humoru i byłem na takich konferencjach, w których specjalnie formułowano jakieś pytanie, prowadzący konferencję prosił na przykład, proszę państwa, proszę tak zadać pytanie, aby odpowiedź na nie brzmiała tak lub nie, ze względu na to, żeby profesorowi Hawkingowi było łatwiej odpowiedzieć. No i ktoś zadawał pytanie, a padała odpowiedź, nie wiem. Jeszcze jeden wątek chciałabym poruszyć też. On pokazuje, jakim był człowiekiem profesor Hawking. To już krótko. On bardzo dużo współpracował ze swoimi kolegami, naukowcami. Tworzyli pary, tworzyli różne zespoły badawcze. Zakładali się tam między innymi o różne wyniki. Kłócili się, spierali i tak dalej. Ale to było właśnie to budowanie nauki. Tak, tak. Znany jest jego zakład z Kipem Thornem o to, o problem informacji w czarnych dziurach i to jest, ja nie wiem, na ile ci panowie znali historię nauki innych krajów, ale no, to trochę mi przypomina też historię polskich matematyków przedwojennych, gdzie były stawiane różne problemy i były może nie zakłady, ale nagrody za rozwiązanie tego problemu. No, Hawking potrafił się zakładać o różne przyszłe fakty, jakie będą miały miejsce. Tak jak wspomniałam, profesor Stephen Hawking, piszący głównie o wszechświecie, napisał również autobiografię pod tytułem Moja krótka historia o swojej rodzinie, życiu prywatnym, także chorobie, ale też o życiu zawodowym. Ja myślę, że na pewno lektura tej książki uzupełni naszą dzisiejszą opowieść. A gościem programu był pan profesor Jerzy Lewandowski, kierownik Katedry Teorii Względności i Grawitacji Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panu bardzo za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo.